leśnej lastwinie na polanej ogromce słowiczyły świergoty, sarniały biegenki i dzikowały żej. Kapturkowy Czerwonek szedł z koszykowym wiklinem do swojej babcinej kochanki, ażeby zanieść jej przesmaki różne łyki. Drzemówkę z drożdżem, pleśń serowy, ogórkowe kiszonki, chlebowy ras oraz margarynną roślinę. Babcia miała laskę za chatą, w której mieszkała samotnie jak niedźwiedzi polar. Gdy kapturkowy Czerwonek był w drodze po łowy, z zasośniastej igły wyskoczył wyględnie wilkujący obleś. Sposobnym chytrem dowiedział się od kapturkowego Czerwonka, gdzie mieszka jego babcina kochanka i sobie tylko znanymi drogimi krętami pobiegł do chatkowej babci. Zapukał bez wchodzenia i od razu zaatakował zababciowaną skocznię. Połknął ją w całości, wyserwetkował tarło paszczami, ubrał babciną koszulną nockę, włożył nos na okulary i czekał na kapturkowego Czerwonka w baldachimie z łóżkiem. Po chwilnej krótce do chatkowej babci zjajał wchodzący kapturkowy Czerwonek. Wyględnie dziwniejąca babcia wydała się Czerwonkowi takaś jaka inna. Dlaczego, babciu, masz takie oczne wielki? Zapytał Czerwonek. Żeby cię lepiej widzieć, odpowiedział ubabciowany na charakter wilk. A dlaczego masz takie uszane ogromki? Znów spytał Czerwonek, a ubabciowany na wilka charakter odpowiedział. Żeby cię słyszowi lepić. A czemu masz takie zębne ostry? Żeby cię zjeść. I zjadł Czerwonka, który we wilku żołądka spotkał babciną kochankę. Gdy wilk brzuchował się po klepie, nadszedł karabin z myśliwym, który zobaczył, jakie popełnienie wilk zbrodni. Zastrzelbował nabój luchami, zawilkowił strzała, rozbrzuszył prucie i uwolnił kapturkowego Czerwonka oraz jego babciną kochankę. Wilk skończył jako komin przed dywankiem, a kapturkowy Czerwonek dał masła z chlebem szwarnemu, bo był myśliwy, ha ha ha, i poszli razem do lasowego zielniczka, ha ha ha, i tam łonowali sobie na przyrodzie dziękowania.